główna przyczyna to jest to, że musimy się na pewno upewnić, że kupiliśmy właściwy tusz lub toner, w zależności od modelu drukarki. To jest kluczowy element, bo często się zdarza mimo wszystko, że klienci, użytkownicy końcowi używają, kupują tuszy niewłaściwych. Mylnie wybierają model i stąd najczęściej powstają pomyłki, jeśli chodzi o zakup tuszy i tonerów. Kolejną przyczyną jest to, że nie czyta chip. Jak wiemy, dzisiaj urządzenia mają skanery zliczające, czyli dany tusz lub toner jest wyposażony w chip, który pozwala czytać pojemność tuszu i tonera, informując klienta o tym, ile jeszcze zostało mu możliwości zadrukowania kartek. I tutaj pojawia się kolejny problem, który jest powszechny na rynku, że często jest tak, że urządzenia nie czytają tych chipów. Utarło się oczywiście również takie powiedzenie, że głównie dotyczy to zamienników. Niestety nie jest to prawda, bo również nie czytają urządzenia chipów w materiałach oryginalnych. Warto zwrócić na pewno na to uwagę, ale najpierw głównie musimy sprawdzić urządzenie, ponieważ dzisiaj na rynku dostępne są nowoczesne, coraz bardziej nowoczesne technologie robienia tuszy i tonerów, a użytkownicy używają różnych urządzeń, często już archaicznych. Stąd może pojawić się problem bardziej związany z drukarką, a nie z tuszem czy tonerem. Więc warto zapytać się specjalisty, dlaczego tusz i toner nie czyta, czy nie pojawia się na ikonie, że jest uzupełniony, czy jest nowy, lub przeczyścić urządzenie i sprawdzić na pewno, czy kupiliśmy właściwy. Oczywiście firma Rafcom doradza klientom, a przede wszystkim jakby sprawdza możliwość dopasowania tuszy i tonerów do urządzenia klienta. Czyli sprawdzamy, ponieważ do wielu urządzeń jest tak, że można kupić różnego rodzaju tusze i tonery o różnych symbolach. Stąd jak najbardziej tutaj fachowa pomoc z naszej strony każdego dnia.